Dobra. Dobra. Teraz uwaga. Naprawdę. No dobra, czyli tutaj jest w miarę ogarnięte w sumie. Tutaj coś mamy? Nie. Zdechłe rybki co jedynie. Tutaj też nic nie mamy. Sorki, że ja tak nic nie mówię, ale się właśnie mówię, tutaj skupiłem na soundtracku też przy okazji. I tak się trochę skupiłem na tym, jak to ogarnąć wszystko, ale widzę mniej więcej, jak to właśnie wygląda, z czym to się mniej więcej je. 40, dobrze. Tam u góry jeszcze widzę, że są orby. I teraz co by tu zrobić? Chyba że... No dawaj, dawaj, dawaj. I tutaj jeszcze ogarniemy. O! O to chodziło. Teraz trzeba byłoby się tam dostać. Co to było w ogóle? Jakieś glitche graficzne. Teraz do góry lecimy, widzę. 45 na 60, 52 na 60. No to jest całkiem spoko. Teraz o co tutaj chodzi? A dobra, teraz tędy trzeba się tak dostać. Okej, widzę już. Tutaj nic nie ma. Byleby nie uderzyć o tą rybkę. Tak ja mam polecieć. Czekajcie, ja to zaraz ogarnę w sumie. O, dobra, jest, 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 jest.
Udało się. W końcu. W końcu się udało, ja pierdziule. Ile z tym kurde zabawy było. Masakra. Widzę, że mamy kolejny jeszcze ten poziom. W sensie wiadomo, to jest ten sam, ale chodzi o to, żeby jakby kolejną sekwencję. Jesteśmy teraz jakby pod wodą. To jakiś panel kontrolny. Nas to nie interesuje. Dobra, wszystko mamy tutaj zebrane, więc teraz czas na dżemy. Ale z orbami trochę słabo stoimy, to muszę przyznać. Czekaj, tutaj coś było? Nie. Wydawało mi się. Looks like it's gonna be fast and furious, oh Sultan of Fuzz! Let's cruise! Okej. Spoko. A, czyli już wracamy z tego. Wracamy z tej całej... nie zamrażalni, tylko z tej całej... Nie, no tak, zamrażalnia to była w sumie. Dobra, pa. Co tutaj się najlepszego odwaliło, przepraszam bardzo. Ej, no, bez kitu, wydawało mi się, że ta zamrażarnia cała, Fish Canary, będzie trochę dłuższą lokacją. A tu się okazuje, że to dosłownie taka łatwiutka lokacja, dosyć króciutka. Sorry ogólnie też za moje trochę takie gorsze komentowanie tutaj, ale naprawdę. Chciałem się też trochę skupić, bo poziom sam w sobie, no, był dosyć... trochę denerwujący nawet w pewnym momencie. Nawet sami mogliście zobaczyć, że ta sekwencja z rybą trochę mnie wyprowadziła z równowagi. Ale dobra. City Port. Tutaj żeśmy zakończyli. Zrobiliśmy dzisiaj całkiem sporo. Następna lokacja to jest jakiś domek tam w oddali. My na razie się nim nie interesujemy. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jestem... informatywny i sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Mam taką szczerą nadzieję, chociaż wiadomo, może czasami zawiać lekki Resident Sleeper, jak ja się na czymś skupię i się nie odzywam, ale za to chcę najbardziej przeprosić. Aczkolwiek mówię, czasami są rzeczy, nad którymi wolę się skupić, żeby później nie było właśnie tego typu tegesów, że ja ginę po 5000 razy w jednej lokacji. A więc, jeżeli wam się spodobało, to łapka w górę, subskrypcja mile widziana po więcej. Jeżeli jesteście nowi, polecam wbić na grupę na Facebooka oraz Discorda, linki są pozostawiane w opisie. No i mam nadzieję, że jestem informatywny i sposób ciekawy prowadzę let's play. Teraz chwilowo od Daxtera zrobię sobie krótką przerwę, bo już nagrałem tyle materiału, bo mam godzinę i 40 minut, że spokojnie z tego wyjdzie z 4-5 odcinków. Więc do tego czasu dzisiaj może jeszcze sobie nagram Raymana Redemption, żeby też... nie zapomnieć o tej oto wspaniałej produkcji. Tak więc jeszcze przy was zrobię coś takiego, że sobie tutaj zapiszemy. Tak, zapisany stan. W razie co sobie jeszcze raz zapiszemy.
I tutaj również sobie zapiszemy, bo czemu by nie? Dzięki za uwagę, cześć!